Gadżety otaczają nas z każdej strony, a na smartfonach nie kończy się świat, dlatego dzisiaj mam dla Was ciekawą kamerę, która może uratować Was z niejednej opresji. Gadżety można podzielić na dwie grupy, bardziej i mniej przydatne. Dzisiaj testuję X-Blitz Navi GPS, to jest rejestrator samochodowy i wydaje mi się, że mogę go zaliczyć do tej pierwszej grupy. No ale zobaczcie test. Do gadżetów samochodowych zawsze podchodziłem z przymrużeniem oka. Okej, są, niech będą i nie przeszkadzają. Przyznam się, że ostatnio spędziłem dobre kilkadziesiąt minut oglądając filmy na YouTubie z różnych dziwnych i niebezpiecznych sytuacji na drogach i faktycznie muszę przyznać, że dobry rejestrator jazdy to przyrząd użyteczny. Trafił do mnie do testów X-Blitz Navi GPS. Nazwa nie wskazuje na to, że jest to rejestrator, a raczej nawigacja. GPS odnosi się do modułu GPS umieszczonego w tym urządzeniu, co jest świetnym pomysłem, ale o tym nieco później. Rejestrator przyjeżdża do nas w niewielkim pudełku, w którym znajdziemy oczywiście samo urządzenie, długi 4-metrowy kabel mini USB. Co ważne, jest on płaski, więc będzie łatwiej nam poprowadzić go i umiejętnie ukryć w samochodzie. Krótszy kabel do transmisji danych z komputerem, 1-amperową ładowarkę samochodową i oczywiście przystawkę do szyby. Do niej mam zastrzeżenie, ponieważ trzeba dołożyć starań, żeby ją odpowiednio przymocować do szyby. Uprzednio koniecznie trzeba odtłuścić powierzchnię, bo mogą pojawić się problemy z przyczepnością. Mocowanie uchwytu do kamerki akurat banalnie proste. Podoba mi się bryła urządzenia, jest delikatnie kanciasta z dobrze spasowanymi plastikami, bo owszem, wszystkie materiały są plastikowe, nawet te, które próbują imitować metal. Akurat robią to całkiem fajnie. Pod okiem obiektywu jest zgrabnie umieszczony mikrofon pod maskownicą. Po lewej stronie mamy porty kolejno mini USB, mini HDMI, z drugiej strony włącznik i slot na kartę pamięci do 64 GB. Tak podaje producent na swojej stronie internetowej. Wbudowane w rejestrator jest zaledwie 32 MB, więc karta pamięci to zakup obowiązkowy, bo w zestawie, co akurat zrozumiałe, takowej nie otrzymujemy. Z tyłu urządzenia pierwsze skrzypce gra oczywiście ekran o przekątnej 2 cali. Trudno oczekiwać niesamowitej jakości, bo nie jest to urządzenie stawiające na wyświetlanie obrazu, a na jego rejestrowanie. Pod ekranem mamy 4 przyciski do sterowania kamerką i właśnie w tym momencie poświęcę chwilę systemowi. Obsługa jest banalna, mamy 2 okna ustawienia wideo i ogólne. W pierwszej zakładce możemy zmienić rozdzielczość HD i Full HD wydają się być najbardziej optymalne, ale jeżeli potrzebujecie, to jest i VGA. Na pewno zauważyliście coś takiego jak WDR. Jest to technologia pozwalająca wyciągnąć więcej szczegółów. Można to nazwać jako szeroki zakres dynamiki. Przydatna rzecz, dlatego zalecam Wam mieć to zawsze włączone. Navi GPS ma detektor ruchu, także gdyby na postoju ktoś zaczął Wam przy samochodzie grzebać, to rejestrator to wychwyci. Przykładowe działanie właśnie widzicie na ekranie. Jest również G-Sensor. Rejestrator włączy się również w momencie uderzenia, gdy zostaną wychwycone niepożądane ruchy. Czułość akurat możemy sami ustawić. W zakładce GPS jest możliwość aktywowania tego modułu, o którym już wspominałem. Trzeba teraz sobie odpowiedzieć na pytanie, ale po co nam w ogóle coś takiego w rejestratorze? Jest to genialna opcja, bo po pobraniu odpowiedniej aplikacji ze strony producenta możemy odtwarzać nagrania, w których zarejestrowano mnóstwo informacji, począwszy od samego wideo, przez prędkość w konkretnych momentach, skończywszy na podglądzie położenia samochodu na mapie wraz z pokonaną trasą. Świetna sprawa, bo nikt Wam nie zarzuci, że powodem przykładowo wypadku była przekroczona przez Was prędkość albo próba wmówienia, że sytuacja miała miejsce w nieco innej lokalizacji, w której panowały odmienne przepisy. Życie pisze własne scenariusze, dlatego możemy się zabezpieczyć właśnie dodatkowymi danymi z naszej podróży. Samo wideo. Obiektyw o świetle 1.8 powinien sprawować się dobrze w trudnych warunkach oświetleniowych i dlatego w takich został on przetestowany. Ku mojemu zdziwieniu, jakość jest zaskakująco dobra, ale niewybitna oczywiście, jeżeli porównujemy sobie z normalnymi kamerami, to jest akurat zrozumiałe. Jeżeli będziecie potrzebować odczytać rejestrację innego samochodu, nawet po zmroku, to na ogół nie powinno być z tym problemu. Chcę zauważyć, że szeroki kąt 140 stopni nie cechuje się bardzo dużą dystorsją, a więc załamaniem krawędzi, tak zwanym efektem rybiego oka. Jest ona oczywiście widoczna, ale tanie kamerki sportowe, np. z Chin, mają dużo większe z tym problemy. Wiadomo, Navi GPS nie wykorzystujecie jako zwykłej rodzinnej kamery, bo bateria na to nie pozwala. Akumulator przystosowany jest jednak do tego, żeby cały czas był on podpięty pod źródło ładowania i na wbudowanej baterii długo nie jest w stanie pociągnąć. Mimo wszystko do zastosowań samochodowych i takich, które przewiduje producent, jest to bardzo, bardzo fajna propozycja. Podsumowując, rejestratory samochodowe nie są mi aż tak bliskie jak smartfony, ale cieszę się, że czasami mogę przetestować coś innego. Dzisiaj była ku temu okazja i mogę Wam powiedzieć, że jestem miło zaskoczony tym, jakie wideo otrzymujemy w takim małym rejestratorze. Jestem przyzwyczajony do chińskich kamerek sportowych, którą już niejedną testowałem.
i ten obraz no, raczej nie był zbyt dobry. Tutaj otrzymują naprawdę bardzo fajną jakość, do tego kilka ciekawych funkcji, tak zwanych killer feature'ów, GPS i namierzanie samochodu poprzez aplikację potem po zarejestrowaniu obrazu jest czymś mega fajnym. Dlatego, jeżeli potrzebujecie takiego urządzenia, to spokojnie, ten model mogę Wam polecić. Oczywiście standardowo zapraszam Was do dyskusji pod filmem, czy Wam się podoba taki sprzęt, co w ogóle sądzicie o rejestratorach samochodowych. Chętnie poczytam i porozmawiam z Wami oczywiście. Zapraszam Was na moje social media, Facebook, Instagram, Snapchat, abyście też tam mogli mnie trochę pośledzić i poobserwować, co tam robię, powiedzmy, za kulisami. Zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału. Żegnam się z Wami, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.